3 września wspominamy świętego Marinusa, pustelnika. Do najmniejszych oraz najstarszych republik w Europie należy San Marino, istniejący od 1600 lat. Liczy zaledwie 60 km kwadratowych oraz około 30 tysięcy mieszkańców. To tu właśnie w IV wieku swoją pustelnię miał założyć święty Marinus. Pochodził z wysepki Arve, położonej na Morzu Adriatyckim, u wybrzeży Dalmacji. Wraz ze swoim rodakiem, świętym Leonem, przybył do włoskiego portu Rimini, gdzie obaj ciężko pracowali przy ładowaniu towarów. Był to czas panowania Dioklecjana i Maksymiana. W czasie prześladowania obaj udali się na górę Tytana, gdzie wystawili kościół świętego Piotra, a obok stworzyli dla siebie skromną celę pustelniczą. Niebawem jednak rozeszli się i Leon na pobliskim wzgórzu, Monte Feretro, dzisiaj świętego Leona, założył własną pustelnię. Po edykcie mediolańskim z roku 313 biskup Rimini wezwał Marinusa do siebie i wyświęcił go na diakona. Wezwał także Leona i wyświęcił go na prezbitera, aby ten mógł głosić Ewangelię tamtejszym góralom. Nie znamy bliższych szczegółów życia i śmierci Marinusa. Dopiero w roku 1586 archiprezbiter kościoła świętego Piotra w San Marino odnalazł relikwie świętego pod głównym ołtarzem. Napis na urnie potwierdzał autentyczność relikwii. W roku 1602 część znalezionych relikwii umieszczono w bogatym relikwiarzu. W roku 1774 powstało Bractwo ku czci świętego Marinusa. Jednak dopiero papież Pius VI zatwierdził jego kult w roku 1778. W roku 1926 papież Pius XI podniósł kościół świętego Marinusa, dawniej kościół świętego Piotra, do godności bazyliki. Nad bazyliką wita przechodnia łaciński napis Świętemu Marinowi, patronowi i fundatorowi republiki. San Marino należy do diecezji Rimini. Za bazyliką można zobaczyć grotę, w której mieszkał święty Marinus. Można tam zobaczyć wykute ławy, które nazywane są ławami świętego Marinusa i świętego Leona. Co roku 3 września Republika San Marino święci uroczystość swojego patrona. W roku 1975 z okazji przypuszczalnej 1600-letniej rocznicy śmierci Poczta San Marino wydała ku czci świętego specjalny znaczek. W ikonografii święty Marinus przedstawiany jest w dalmatyce diakońskiej. Jego atrybutem jest trzymany w ręku model miasta San Marino. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Marinusa, pustelnika, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.